Arrincada, abuela, échame el arrincón, que casada la quiero, que soltera veo, que soltera veo, que soltera veo. Arrincada, abuela, échame el arrincón, arrincada, abuela, échame el arrincón, que casada la quiero. Ciężka praca, to jest radość, czysta radość. Flamenco nauczyło mnie budzić emocje. Mało ich chyba używamy na co dzień, raczej staramy się zawsze być tacy opanowani, stateczni i rozsądni. A flamenco jest czymś wręcz przeciwnym. To są emocje, emocje, jeszcze raz emocje. Żeby je wytańczyć, trzeba je w sobie znaleźć, wzbudzić i potem trzeba je wypromieniować i zarazić nimi wszystkich, którzy biorą w tym udział, bo flamenco jest zabawą zbiorową. Flamenco daje mi siłę, dużo radości. Wtedy, kiedy tak tupię bardzo porządnie, to mogę się też tak zezłościć. A często mam problemy z tym, żeby swoją złość pokazać. Poza tym czuję się taką piękną kobietą. Chociaż od czasu do czasu, kiedy sobie tak tupnę na scenie. No, zaczynam też głowę prosto nosić i zauważać na przykład dachy kamienic, czego wcześniej nie widziałam, bo raczej głowa idzie do dołu. I tak sobie myślę, że to jest wyzwanie na całe życie, to flamenco. Ale przez wiele lat to było tak bardzo, bardzo schowane w środku. Nie pozwalałam sobie na to, żeby po prostu zapisać się na biennale i zatańczyć flamenco. I kiedy 2 lata temu pierwszy raz zdecydowałam się i od razu trafiłam do takiego mistrza Teo, no to utonęłam. Ładunek właśnie emocjonalny, który się w tym tańcu zawiera, powoduje, że tak bardzo chwytam za serce i pozwala wyrazić to, co jest wewnątrz nas. Przyjechałaś z Warszawy na 2 dni zajęć z Teo. Myślę, że warto było, szczególnie ze względu na osobę Teo, który no, już trochę nas zna, bardzo dobre podejście, jest bardzo cierpliwy, jednocześnie nigdy nie brakuje mu poczucia humoru, nawet jak nam nie wychodzi, nawet jak mu troszeczkę przeszkadzamy w pracy, co się też zdarza. Nie obraża się na nas i stara się nas nauczyć tak naprawdę wszystkiego od podszewki. A dla niego jako Hiszpana myślę, że to jest dosyć nowa rzecz i on się tego, wiem, dla nas nauczył. Szukam trochę siebie, ponieważ myślę, że mogłam się trochę zgubić w ferworze pracy, obowiązków i no, i takiej systematyczności pracy. Także szukam we flamenco też ekspresji, szukam wolności, ale jest to też dla mnie forma właśnie takiego odcięcia się od rzeczywistości, że muszę o wszystkim zapomnieć, żeby tańczyć, bo inaczej to po prostu mi nie wychodzi. Myślę, że ta nauka nigdy dla mnie się nie skończy. Para mí, venir a Polonia a hacer talleres, son 5 años viniendo talleres. Od 5 lat przyjeżdżam do Polski i prowadzę tu warsztaty, między innymi na Biennale Tańca Współczesnego w Poznaniu. Są one dla mnie bardzo ważne, nie tylko z zawodowego punktu widzenia.
One napełniają mnie emocjonalnie. To bardzo cenne doświadczenie, praca z ludźmi, którzy mają w sobie tyle pasji, tak bardzo interesują się flamenco i tak bardzo chcą się go nauczyć. Tak, przyjazd do Polski to ładowanie akumulatorów. Ci ludzie wlewają we mnie nową energię. Tracę dla nich duszę. Błysk w ich oczach, pazerność na naukę sprawiają, że przestaje być ważne moje zmęczenie. To jest niezwykłe. Pamiętam, że kiedy zaczynałem tańczyć, byłem taki sam. Chciałem się uczyć i uczyć. Zacząłem późno, miałem 17 lat, więc od razu była to nauka bardzo intensywna. Musiałem nadrobić stracony czas. Chciałem poznać wszystko od razu. Teraz widzę to samo w tych ludziach i szalenie mi się to podoba. To jest bardzo budujące. A co to jest właściwie flamenco? Czy to jest tylko muzyka i taniec? Flamenco jest poezja. Flamenco to poezja. Flamenco to muzyka. Flamenco to taniec. To pasja. To miłość. To jest życie. To jest pewnego typu wrażliwość. To jest sposób ekspresji, wyrażanie emocji. To jest kumulacja tego wszystkiego. Dane ci życie musisz po prostu wyrazić. La vida normal, llevarla a expresarla. A duende? Duende to takie małe duszki, które żyją w lesie. To oczywiście żart. Duende we flamenco to jest taki moment, w którym wszystko się zaczyna mieszać i wirować. Muzyka, taniec, poezja. I to wypływa z ciebie, ze środka, pozwala ci się unieść nad ziemią. To właśnie jest duende. Ten moment uniesienia, duende nie jest obecne zawsze, duende się pojawia. Pewnego dnia przychodzi i mówi jestem i zagarnia wszystko. Część osób w tej grupie pracuje ze mną po raz pierwszy, ale to nie jest mój pierwszy zespół. Przez 8 czy 9 lat występowałem z własną grupą. Tu oprócz nowych muzyków są dwie osoby, z którymi dobrze się znam. Wcześniej pracowałem już z Marią, tancerką i gitarzystą. Ludźmi, z którymi po raz pierwszy występuję, są pianista, śpiewak i perkusista. W twoim życiu najpierw był saksofon, to kiedy się pojawiło flamenco? I tu komu sabes eso del saxofón? Skąd wiesz o tym saksofonie? Yo empecé estudiando música. Z muzyką zetknąłem się wcześniej, w dzieciństwie. Uczyłem się gry na instrumencie w podstawówce. A pewnego dnia pojawił się nowy pomysł. Dla zabawy zacząłem tańczyć. I cambié saxofón por los pies. Czyli to nie jest tak, że to jest tradycja rodzinna przekazana przez mamę, tatę, babcię, dziadka, tak? Okej, wytłumaczę ci. Istnieje taki stereotyp. Tak na ogół się myśli, że wszyscy w Hiszpanii chodzą od rana do nocy, ubrani jak toreadorzy i że wszyscy tańczą na ulicach. Nie. Ludzie są u nas normalni. Niektórzy są oczywiście szaleni, jak na przykład ja. Ja jestem trochę szalony, ale to naprawdę nie oznacza, że wszyscy tańczą. W mojej rodzinie nikt nie tańczy. W mojej rodzinie nikt też nie jest muzykiem. To jest tylko stereotyp. Sympatyczny stereotyp. Thank you.
Este espectáculo se ha estrenado hoy. Ten spektakl będzie miał dzisiaj swoją premierę. Zatytułowałem go Dusza Flamenco. Został przygotowany specjalnie na ten poznański festiwal Duende. Pracowaliśmy nad nim 4 czy 5 miesięcy. Moja idea jest taka, żeby w te deszczowe, smutne, ponure dni w Polsce dać troszeczkę Hiszpanii tutaj, żeby przez kilka dni ludzie, którzy przyjdą posłuchać tej muzyki, mogli się poczuć tak jak w Hiszpanii, czyli tam, gdzie jest ciepło, jest pogodnie, ludzie są roześmiani i życzliwi dla siebie, więc chciałbym ludziom przekazać właśnie taką dawkę pozytywnej energii, żeby starczyła przynajmniej do lata może, o, może w ten sposób. Panie Uwalec? Aquí tiene un poco más oscuro. Aquí tengo más oscuro. Sí, un poquito. Vale. Oye. Wszystko, co dzisiaj zobaczycie, to moja własna choreografia. Muzyka to piosenki popularne. Wybieraliśmy je spośród utworów mocno zakorzenionych w tradycji, dobrze znanych. Według mojego pomysłu uszyte zostały też stroje i przygotowane elementy scenografii. To jest po prostu moja dusza. Szaleństwo Hiszpanią ogarnia całą Polskę, bo to widać. Coraz więcej osób tańczy, coraz więcej osób interesuje się przede wszystkim flamenco. A jak to wytłumaczyć? Myślę, że taniec flamenco jest takim swoistym fenomenem. Kto raz spróbuje, już do końca życia chyba nie może odpuścić tego tematu i zawsze będzie tęsknić, żeby chociaż raz zatańczyć, żeby pójść na koncert flamenco, żeby zatańczyć w parze, zaśpiewać, zagrać na gitarze.